Cześć wam wszystkim, z tej strony Drakej. Kontynuujemy zabawę w Overlord Rising. Ale chciałem powiedzieć Overlord 2 z jakiegoś powodu, goddammit. I wkroczyliśmy do wewnętrznego sanktuarium. Jak my z tym z kasą? To jeszcze brakuje. No cóż, ostatnio się troszeczkę poskradaliśmy. I o proszę, jest tajemnicza złodziejka. I ninja. Those rock huggers have got here first. Let's get out of here. You call the overseer. Whoa. Honey, love muffin. I found you. You mustn't use the overseer, Snugglebottom. The old man don't like it. Clearly, I didn't hit you hard enough. You, I don't like you beaming off like that, my little thieving sugar plum. Just stop talking. It makes Khan angry. Look what you did. Huh. Come on, you great lug. Let's go. Intryga się zagęszcza, czy coś takiego? Tak jakby trochę? O, cześć, elfy. We are lost. We are lost. The statue is gone. Okej, czyli elfom zwinęli jakiś tutaj posąg, który był dla nich bardzo cenny. I najwidoczniej podpieprzyły go krasnoludy, nim ta złodziejka o imieniu Jewel, czyli w Polsce jest klejnocik, co brzmi kuźwa idiotycznie. Czyli Jewel i jej chłopak Khan mieli zamiar to zwinąć, ale krasnale ich uprzedziły, o dziwo. No nic. A i tak, tutaj może spoiler, może nie. Khan i Jewel to kolejni bohaterowie, kolejni bossowie. Jewel odpowiada grzechowi zazdrości? Envy? Tak, to mi się wydaje, zawiści, zazdrości. A Khan oczywiście gniewowi. I ponownie, tak jak robił to Sir William, padło słowo, że jakiś starzec kazał im to zrobić. W sensie ukraść statuę. No nic. My zgarniemy sobie nowe zaklęcie. Elfom nie będzie już potrzebne. Mamy też ostatnią bulwę Oberona. O, proszę. Zaklęcie Berserka. Prawdziwego Berserka, nie takie podrabiane jak ostatnio. Stracimy kontrolę nad minionami, ale dostałem one naprawdę sporo ataków. A, coś wzmocniło tą bulwę. A, to te trolle. Trolle mogą wzmocnić są obecnością bulwę magiczną? Come on, to głupie. No zgadnijcie co, mamy mało zielonych. Świetnie, kuźwa, świetnie. Po prostu zajebą go. No dobra, więc tak. Mam mało ogólnie minionów. Troszeczkę wyprawa przez świątynię elfów nas tutaj nadgryzła. Czy ja dam radę na samym zaklęciu Berserka? No zobaczymy. Boom! A się przekonamy. O nie. Dobra, z jednym daję sobie radę, a z drugi. Może już nie pomogę. Ja na hita na szczęście nie zginę. No nic. I to jest niestety to, ponieważ zaklęciem berserka to było spoko, jeśli miniony atakowałyby tylko i wyłącznie wrogów. Ale one też niestety atakują, na szczęście nie Overlorda i nie siebie nawzajem, bo to było mega irytujące, ale również obiekty otoczenia, na przykład dzbanki. I proszę bardzo. No, potem będziemy musieli go ponownie zabić w otchłani, tak więc nie będzie mógł sobie pospać zbyt długo, Narl. Ale okej,
Oberon rzekomo się obudził i teraz wypadałoby go pokonać, zanim ponownie zaśnie. W sensie nie tak, że mamy limit czasowy czy coś takiego, po prostu ładnie brzmi. Tak. Oberon jest celem. Jednak, nim ruszymy do Oberona... That's enough prolonging the excitement, sweetie. O, Velvet. I want to see some real elf blood. Okej, okay, Velvet jest spragniona elfickiej krwi. A, laski lubią elfy. Na szczęście, z tego co pamiętam, Oberon nie jest jakimś trudnym wrogiem. Raczej obędzie się, miejmy nadzieję, że obędzie się bez większych strat. Ale przede wszystkim, nim ruszymy na Oberona, ja będę chciał... Wiem, ale może najpierw pozwólcie mi na przykład miniony uzupełnić, zanim zaczniecie mnie poganiać, co? Dobra. Czerwone. Kurde, nie, chciałem niebieskie do cholery. Czemu takie nieprecyzyjne? Dobra. Co? Tylko tyle? Jeszcze jednego. Tak, dla dobrej pełnej liczby. Dobra, śmigamy. Czas by Oberon zasnął, uśpił się na zawsze. To jak się do cholery jasnej niego szło? Chyba tędy? Kurde, to jest korzeń. That's enough prolonging the excitement, sweetie. I want to see some real elf. Nienawidzę, jak gry mnie poganiają. Jezu Chryste, jakie to jest irytujące. Wiem, co mam robić do cholery. I nie próbuj mi tej gry mówić, że mam jakikolwiek limit czasu, bo dobrze wiem, że nie. Nie mam limitu czasu. Wiecie, gra mnie pogania, ale jednocześnie spawnuje wrogów, z którymi muszę walczyć, bo stracę miniony, których potrzebuję do wygrania walki z Oberonem. To jest logika gier, nie? Jezu, ktoś mnie pruje w plecy, noż come on. To, że mam nową, lepszą zbroję, to nie znaczy, że będę przyjął tego typu strzały. Dobra, dobiliśmy. To tu. Oberon, bez swojego magicznego bąbelka. Konkretne ziewnięcie. Lubię jego kwiaty we włosach, to bardzo męskie. No i zaczynamy zabawę. Myk walki z Oberonem polega na tym, żeby wysyłać po prostu do niego miniony. One będą go bić. Musimy tak robić do czasu, aż o właśnie on zrobi coś takiego. To jest ogólnie troszeczkę dziwne, bo Oberon tak jakby chce z nami walczyć, ale nie chce, w sensie chce bronić swojego ludu, ale... Jakby nie chce mu się walczyć i w sumie używa mocy lasu do walki, ale w sumie nie chce pomocy lasu tak naprawdę. Wolałby walczyć sam, wiecie, w sensie mówi, że a nie wiem, tam korzenie wbijają mi się w mózg, nadchodzi las, nadchodzi, no wiecie. To brzmi troszeczkę przerażająco. No. Brawo, znowu trzymam na Oberona. Dobra, zrzucił miniony. Teraz... O Jezu. Teraz te jebańce. Gin, koniaczu. Dobra, jeden nie żyje. Tego przydałoby się zwabić gdzieś pobliże rozstawionych zielonych. A, dobrze. Dobra, pięknie. Dobra. Ojej! Miniony dostały. Mamy straty. Ta, nie mogę tego kontrolować. To kontroluje mnie.
niestety te cholerne mysie łuczniki ostrzyły nasze czerwone. Coś słabnie powiedział, coś słabnie. Nie wbiłem się teraz, nie wbiłem. O Jezu, nie, to trolle! Greens, reds, you choose all. O, nice! Tnijcie w plecy, tnijcie! Niech mu się tłuszcz fałdami wyleje. Nie! Do tyłu! God damn it. Dobra, nice. Wow! Nie sądziłem, że mając minion na plecach, jeśli padnie na brzuch, to je zmiażdży. Kto by kuźwa podejrzewał, nie? Zielone, zielone! Dobra. Nice. No. Brać Oberona. Teraz. I już po nim. To naprawdę nie jest trudna walka. No i ta oczywiście, nie wiem, kawałek kory odpadł i... Nie wiem, cóż, prosi nas, żebyśmy okazali mu... Żebyśmy w końcu zakończyli jego tortury. A my chętnie to zrobimy. Mamy mostek. Giń! Dostał z łokcia oczywiście, nie wiem, Overlord jak frajer jest tylko z łokcia akurat. To jest głupie. No i dowódca elfów. Kolejny bohater, przedstawiciel grzechu lenistwa. Poległ. Dobra. To to? O! To zakręt tarczy. A new shield spell, Lord. Zaraz udamy się do kolejnego królestwa. A, czy jednak jest 5 abysów. Wiecie, poprzednio oczywiście zastanawiałem, dwa odcinki temu się zastanawiałem, ile jest abysów, czy 4, czy 5. Jednak jest 5. Czekajcie. Tak, 5. The shock shield works like your normal shield, Lord. Only he's a zaklęcie tarczy, którego nigdy nie użyje. Świetnie. He'll stun your enemies, giving you time to give them a good. No, tarcza elektryczna. Co może robić tarcza elektryczna? Broni i razi prądem wrogów. I mamy nowy teren. Czas na kolejną klasykę fantazy, albo raczej schemat, który ta gra stara się troszeczkę wyśmiać. Czyli ziemię krasnoludów, tak jest. Wiecie, są elfy, muszą być i krasnoludy. Elfy żyją w lesie, a krasnoludy w kopalniach, na złotych wzgórzach tak zwanych. No, ten, mistrzu, krasnale to takie wkurzone brody na nogach. I ten zakład całkiem spoko, ponieważ, znaczy nie, żeby ta gra jakoś to do tego nawiązywała, ale jeśli chcemy dowiedzieć się, czemu elfy i krasnoludy nie lubią się w tym konkretnym uniwersum, poza faktem, że są elfami i krasnoludami i one kuźwa muszą. Tak, bo po prostu wiecie, elfy i krasnale muszą się nie lubić, to tutaj, jeśli chcemy poznać ten powód, to trzeba zagrać w Overlord Dark Legacy, albo Dark Legend, nie jestem pewien, jak się tak nazywa. Tam poznamy historię wojny krasnali i elfów. A i tam mamy skalnego giganta, przed którym ostrzegał nas Narl, powiedział, że lepiej się do niego póki co nie zbliżać, ale i tak będziemy musieli to zrobić, ale póki co, czekajcie. Kurde, dalej nie mam dość kasy, noż kaman. Blues, greens, all browns. Dobra, lecimy. No to póki co nie opłaca nam się wracać do wieży. Jak dozbieramy kasę, to wtedy wrócimy do wieży. No i jest i wioska krasnoludów. I tutaj mamy
powrót schematu od halflingów, czyli chcemy wykończyć krasnoludy, musimy zniszczyć ich spawnery, czyli w tym wypadku ich chatki. Tak, mam tutaj trochę odpowiednich bomb od elfów, tylko teraz zrobimy boom zamiast wybuchać trucizną. Musimy generalnie uważać na właśnie krasnoludy z kuszami, ponieważ kusze w tej grze, Jezu, kusze w tej grze, jak wy byście to widzieli, co one robią z minionów? Sito, dosłownie sito. Nic nie ma. Dobra. Musimy wysłać jednego kamikadze miniona z bombą. Pa! Wracaj, minionku! Boom! Padli? No, padli. Tak, gości z kuszami musimy koniecznie unikać. To jest coś, co potem wraca w Overlordzie 2, bo tam też goście, którzy mają kusze, są tak z hazyliard razy groźniejsi niż normalni. Wow, 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 kto nas tutaj tak ostro rąbie? Dobrze, że niebieskie zaczynają od skrzeszania niebieskich. To logiczna decyzja czy coś. Do chatki. O, kolejny upgrade many. Wolałbym upgrade zdrowia, albo najlepiej minionów. O, proszę, mamy ponad 4 kafle, 4500, w sensie możemy iść i wykuć nasz hełm. I definitywnie sobie to tam zrobimy. Mam nadzieję, że mam na przykład odpowiednią ilość minionów jeszcze do tego. Dobra, co my tu mamy? Tu coś jeszcze jest. A to chatka, proszę bardzo. O, awesome. I to na szczęście chyba tak już zostanie. W sensie te chatki się chyba nie respią. Mam nadzieję przynajmniej. To było irytujące. A ja przypadkowo oczywiście przyciągnąłem... A nie, myślałem, że przyciągnąłem wszystkie miniony i... Nikt nie ma dostarczyć artefaktu, ale dobra, mamy manę, jest spoko. Mamy złoto, lecimy do wieży. Pewnie teraz dostajemy też info, że... że nowy Abyss się pojawił. Oczywiście związany z Evernight tym razem. I zapewne niedługo sobie go wykonamy, może w kolejnym odcinku. Teraz popchniemy jeszcze kawałek dalej ziemię krasnoludów. Jako, że niedawno robiliśmy Abyss, tyle co. Dobra. No cześć. O, jest tutaj coraz bardziej mrocznie moim zdaniem, nie? O, jednak Narl nie mówi nic o... Jednak nic Narl nie mówi na temat... na temat Abyssa nowego. Pewnie pojawi się później. Spokojnie, nie śpieszy mi się absolutnie. Okej. Okay. Boom. I... boom. Jak to not enough minions? Czego nam brakuje? Jezu Chryste, czerwonych nam... O Jezu, brakuje nam dużo minionów. Shit. Your minions are waiting to be embraced by the flames. A, nic nie mogę zmienić. God damn it. Jestem wkurzony. Dobra, wiecie co? Odcinek powoli sięga 20 minut. Ja już dzisiaj się trochę w to nagrałem. Ale zapewne przed kolejnym odcinkiem... pofarmię sobie... A w sumie pokażę wam, na czym polega proces farmienia. O, to jest dobry pomysł tak na koniec. Na jednej rundce. Pofarmię sobie troszeczkę. I... zdobędziemy ten hełm. Zależy mi na nim. A potem pofarmię więcej, żeby nadrobić miniony oczywiście. Więc tak, myk poga na tym. Bierzemy zielone. Mamy teraz aktualnie 30 minionów, to minus 25. O Jezu, jak gra sklatkowała. Za dużo obiektów na raz. Dobra.
25 tych i 5 tych. Tak jakby co. Teoretycznie można nie brać w ogóle niebieskich, ale tak będzie łatwiej. I teraz mamy 4 rodzaje żuczków, które nas interesują. Oczywiście Butler Beetle to jest brązowy, Dazzler to jest bodajże niebieski, Puff Beetle to jest zielony. A jeszcze jest Magma. Magma Beetle to jest oczywiście czerwony. Dobra, to jako, że ani razu nie farmiłem czerwonych, to pokażę na czerwonych, bo czemu by nie. Walki są darmowe, można je powtarzać nieskończoność i to jest całkiem spoko. Niestety wszystkie są oddzielone małym loadingiem. Overlord z jakiegoś powodu, to coś, czego totalnie nie ogarniam, nie ma dostępu do swojej many, co jest idiotyczne w walkach na arenie, ale niech będzie. Natomiast tak, zabawa polega na tym. Oczywiście tak, gra za każdym razem pokażę wam tutaj małą animację wrogów, w sensie stojących w miejscu żuków, emocjonujące, zaprawdę. I teraz tak, te żuki nie rzucają się na was, to jest bardzo istotne. Podchodzicie względnie blisko i stawiacie miniony w kupie. Namierzacie żuczki Overlordem i niczym ostatni leszczyk lurujecie po 2-3 naraz. Ważne, żeby nie zlurować za dużo, ponieważ z waszych minionów zostanie wtedy sieczka. O. Ona się podkrada. Bum, 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 bum. Proszę bardzo. Dzik, dzik, dzik. I zaraz wszystkie kuźwa zginą. Dobra, coś nie tak poszło w tym wypadku. Myślałem, że po prostu zaatakują wszystkie. No dalej, chodź. I tak teraz się rzucisz na... Wow, ale... Ale poszło. O. No nic. Tak, i właśnie dlatego bierzecie troszeczkę niebieskich, ponieważ one bądź co bądź będą potrzebne, jeśli właśnie reszta umrze. I generalnie na jedną taką walkę zdobywacie około 70 life force'ów, w sensie wiecie, zdrowia. Ezu, zdrowie, nie zdrowia, tylko energii oczywiście. Co jeśli faktycznie hełm harwestowania daje podwójną ilość, no to prosta matematyka, 140 na jeden mecz. Ja teraz staram się być ostrożny, żeby tutaj nie zajebać się na serii, bo jak coś to po prostu, wiecie, można szybko zresetować konsolę, jeśli to nie zapiszę, jakby się stracił za dużo minionów. Nie do końca chcę do tego doprowadzić na nagraniu, więc gram dosyć ostrożnie, a jeśli jesteście tutaj ogarnięci, to możecie tak, nie wiem, w miarę, nie wiem, w ciągu godziny nabić, nie wiem, ze 1000 minionów, coś takiego. Oczywiście tak, im więcej minionów naraz macie, tym lepiej to działa. Więc jeśli macie 40, 50 i tak dalej, no to oczywiście będzie to działać sprawniej. My póki co mamy 30, wolę zabrać, nie wiem, z piątkę tych niebieskich, tak jakby co. Ogólnie coś te miniony mają straszny problem z celowaniem. Jester rzuca swoje irytujące komentarze. Są całe, nie wiem, 3 do kupy, szybko się będą powtarzać. Generalnie zostanie już i mało, to można w nie wskoczyć generalnie na tutaj, wiecie, na pochybel. O Jezu, nie wiem, czy teraz nie będzie bólu, czy nie wiem, czy nie będzie bólu zaraz. Ojej, ojej, będzie ból. Jest ból, proszę bardzo. I teraz zapanował chaos, no i teraz generalnie to 100 się chciałem uniknąć. Miniony wystrzelują w każdą stronę i ściągają nowe żuki, one się wysadzają. Jest ogólnie bardzo niewesoło. Niebieskie nadążają generalnie. O, dobra. Jacki nie lubią skrzeszać. Dobra. Straciłem ile? 3 miniony? 2 miniony? 2 chyba. Tak, 2. No nic. Przecież jednego niebieskiego, więc spoko. Kogo po to niebieskie, nie? No i tutaj oczywiście... O, super, ściągnąłem kurwa wszystkie oczywiście. No, jeśli ogarniacie to lepiej niż ja teraz, a to nie jest trudne, no to jesteście w stanie nabić w godzinę przy minimalnych stratach, nie takich jak teraz właśnie na przykład, 70 energii z hełmem harwestowania, 140. Tak więc no. No, dyszkę straciłem. Dalej jesteśmy wygrani jakby co. I na tym polega farmienie energii. Mamy mały jingle Overlorda na końcu. I bum, proszę bardzo, mamy więcej energii.
70 na jednym podejściu. Więc ja oczywiście, tak jak mówię, poza nagraniem postaram się zdobyć ten hełm, po zdobyciu hełmu dokokrzę miniony, żeby było ich więcej, bo za niedługo zdobędziemy już kuźnię zdolną stworzyć najlepszą zbroję i broń w grze. Tak więc tą zbroję będę chciał dopieścić definitywnie. Definitywnie tą zbroję będę chciał tutaj dopieścić. Będą mi potrzebne miniony, dużo minionów. Ale okej, tyle ode mnie, dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Overlord Rising Hell. Strzeleczka.